No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w zasadzie w odcinku, na którym odpowiem na wasze pytania, które zadawaliście mi jakiś czas temu, chyba 2 tygodnie bodajże już minęło od ostatniego, w zasadzie od mojego zapytania o jakieś wasze pytania do mnie, więc w końcu mam czas, żeby go nagrać. No i to będzie właśnie film o tym, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to serdecznie was zapraszam na odcinek. Zacznę w ogóle od tego, że tych pytań tak naprawdę nie jest jakoś za specjalnie dużo, bo odpowiem może na jakieś 6, ze względu na to, że bardzo dużo pytań powtarzało się i ja już na nie odpowiedziałem w pierwszym filmie z Q&A, także jeżeli jesteście zainteresowani odpowiedziami, to teraz tutaj w tej chwili macie odnośnik, polecam sobie kliknąć zaraz po tym, jak obejrzycie ten film. Także większość odpowiedzi na pytania już jest tam. A na niektóre pytania, które też tam się pojawiały, stwierdziłem, że nie będę odpowiadał, bo jakby nijak się ma do czego jakieś tam pytania takie z dupy. Okej, ja te pytania mam tutaj sobie wszystkie na laptopie. Więc tak. Pierwsze pytanie. Najbardziej kontrowersyjne pytanie. Sernik z rodzynkami czy bez? Wiecie co, szczerze mówiąc, mi nigdy nie przeszkadzały rodzynki w serniku i czy one są bzy, czy są bez, to w zasadzie dla mnie to jest bez żadnej różnicy tak naprawdę. Więc nie mam jakby ulubionego, po prostu w jednym one są, a w drugim ich nie ma i jakby nie przeszkadzają mi. Nie mam problemu z tym, że w serniku są rodzynki. Ja w zasadzie nie mam problemu w ogóle praktycznie z takimi rzeczami. Chociaż jeżeli chodzi o jakąś taką moją kuchnię, czy o to co lubię, to jestem naprawdę bardzo wybredny, bo ja jem bardzo mało rzeczy. Ale to już wiecie, bo gdzieś tam kiedyś o tym mówiłem już. Tak samo na pytanie, czy lubię pizzę hawajską, no to tak, lubię pizzę hawajską, to jest w ogóle moja ulubiona pizza hawajska, bo ja bardzo lubię to przełamanie tej słodyczy ananasa z tą taką słonością tej szynki i ogólnie pizzy, więc ja to bardzo lubię. A nie wiem skąd się w ogóle wziął hejt na pizzę hawajską, bo on się pojawił tak nagle któregoś razu. Tak samo jeszcze, jak jest takie kontrowersyjne pytanie, aha, mleko do płatków czy płatki do mleka? Ja płatki wsypuję do mleka. Bo to ja chcę zadecydować, kiedy ja je sobie zanurzę, a nie, że one już będą całe oblane w pełni mlekiem. Dlatego nie wiem, ile serc złamałem teraz tymi swoimi odpowiedziami, także z góry przepraszam, ale dziękuję za pytanie. Kolejne pytanie, a właściwie to nie jest pytanie. Nie mam pytań, chcę powiedzieć, że cię uwielbiam. O. Dziękuję. To są bardzo miłe słowa i ja bardzo dziękuję za wszelkie takie komentarze, czy te pytania, które mi gdzieś tam zadawaliście w ten sposób, które nie były pytaniem, a bardziej stwierdzeniem, także to jest mi, no jest mi bardzo miło. To jest zawsze miłe coś takiego przeczytać i jakby no cieszę się, że mogę być obiektem uwielbiania kogoś. Kolejne pytanie. Kręcenie którego filmu wspominasz najlepiej? Wydaje mi się, że mimo wszystko takim filmem, który najlepiej mi się kręciło, to był film, który kręciłem z moją siostrą, czyli Challenge Box. Jakbyście chcieli go obejrzeć, to teraz tutaj też pojawił się odnośnik. Ale pamiętam, że ten film był nagrywany bardzo długo, bo chyba nagrywaliśmy go 3 godziny. Ze względu na to, że było więcej śmiania się wygłupów niż tak naprawdę nagrywania, bo mnie tam śmieszyło wszystko i to w zasadzie na tym filmie też widać, że my co chwilę się tam śmiejemy, więc no nie wiem, jakoś tak najlepiej go wspominam, bo to był najbardziej taki dziwny film, gdzie po prostu działy się naprawdę mega dziwne rzeczy. To jest moje gardło. No i ogólnie próbowanie takich dziwnych słodyczy było dla mnie naprawdę takim fajnym elementem, który mogłem właśnie przeżyć razem z siostrą, także myślę, że to będzie taki najfajniejszy film, który... Moje najlepsze wspomnienia z kręcenia filmu to będzie właśnie ten film. Dobra, teraz kolejne pytanie. Ja go tak do końca nie rozumiem. Mnie interesuje, co masz taką super brodę i tak dobrze tańczysz, ale kiedy ja tańczyłem? Jakie tańczenie? Co masz taką super brodę? Nie wiem, w zasadzie chyba, znaczy no nie wiem, wydaje mi się, że w mojej rodzinie u mnie faceci z reguły mieli po prostu gęste brody, więc no nie wiem, po prostu mam fart. Mam po prostu szczęście i jeżeli chodzi o to. A co mam taką super brodę? No nie wiem, przycinam ją sobie sam w domu, nie chodzę do barbera. Pielęgnuję sobie też ją sam w domu, więc nie wiem, może to jest dobry przepis na super brodę, po prostu zajmowanie się nią samemu, nie wiem. Tak dobrze tańczysz. Ja dobrze tańczę, ale w jaki sposób? W sensie na TikToku czy gdzie? Tak, mam konto na TikToku, ale wrzucam tam raz coś, tam raz na 5 miesięcy cokolwiek.
Znaczy to pytanie zadała w ogóle osoba, którą ja znam prywatnie i nieraz byliśmy na jakiejś imprezie, więc może stamtąd. Tak dobrze tańczę? No nie wiem, jak dobrze tańczę, to się cieszę. Bardzo mi miło, że nie wyglądam jak pokraka, aczkolwiek w sumie nawet jakbym wyglądał, to i tak trochę miałbym to gdzieś. No ale generalnie to jest moja odpowiedź na to pytanie. Następne. Dlaczego wyderka? Co ona oznacza i czemu z nią się identyfikujesz? Więc tak, wydra... Ja już odpowiadałem na to pytanie w jakimś, po jakiejś części i wydra dlatego, że no wiecie, no po prostu wydra jest mała, szczupła, milutka, słodziutka, włochata, no to ja. Wydrę w ogóle to zaprojektowała dla mnie Jelon na moją prośbę i najlepsze jest to, że w ogóle jeżeli mi się uda znaleźć tą grafikę, to wam pokażę jaki był inny koncept tego mojego loga, bo pracowaliśmy nad dwoma. I ostatecznie ja zdecydowałem się, żeby to była wydra, więc jeżeli to znajdę, to wam tutaj wkleję, co to jeszcze miało być. Niemniej jednak... No i tak samo wydra mi bardzo pasowała do w ogóle samej nazwy kanału. Ja wiem, że ona jest dosyć długa, ale ja już miałem jeden kanał, mam dalej w zasadzie jeden kanał i nazywa się po prostu ElPablito92, to jest kanał z grami, to był mój pierwszy kanał. I wydra jest jakby słowo po angielsku otter, jest po prostu grom słów, bo jeżeli zamienicie jedno T na H, to będzie other, czyli inne. I jakby nazwa kanału byłaby wtedy Inne Życie El Pablito, czyli to inne na zasadzie niezwiązane z grami. A że jest wydra, no to jest wydrzaste życie El Pablito i jakoś mi to tak po prostu tak fajnie zagrało, że jak tylko mi to przyszło do głowy, to od razu stwierdziłem, że to będzie mój kanał i ja tak będę go nazywał, tak będzie się nazywał. I w ogóle nie ma nawet szansy, żebym jakkolwiek to przemyślał, po prostu tak ma być. Także... no także właśnie tak. I teraz, no i w zasadzie ostatnie pytanie. Jaka jest twoja ulubiona bajka Disneya, a jaka ulubiona piosenka z filmów Disneya? Zaśpiewasz? Raczej nie zaśpiewam, ale tak sobie myślę, że moja ulubiona bajka Disneya to będzie Mulan. I moja ulubiona piosenka z filmów Disneya to też będzie piosenka z Mulan. I to będzie piosenka Lustro. Smutno mi, narzeczoną dziś nie potrafię być. Córką nie potrafię, cierpię gdy... Cudzą rolę muszę grać. Kim jest ta, której wzrok śledzi mój każdy krok? Znów w odbiciu widzę całkiem obcą twarz. Lustro odpowiedź zna. Także nie żadna Pocahontas, mała syrenka czy coś w tym stylu, po prostu Mulan. Dla mnie Mulan była naprawdę zawsze super. Uwielbiam Muszu, tego smoka, który po prostu tam sadził tekstami jak z podwórka. I no nie wiem, strasznie lubię tą bajkę, ja ją po prostu mogę oglądać w nieskończoność i po prostu do tej pory czasami sobie ją odpalam tak, żeby leciała mi w tle. Ja po prostu tą bajkę uwielbiam. Zawsze jak słyszę Disney, to pierwsze co to mi się pojawia, no wiadomo, Myszka Miki i tak dalej, ale jakby Mulan, to jakby film. Także tak to właśnie wygląda. W ogóle ustawiłem sobie tak trochę inaczej fotel dzisiaj, bo świeci fajnie słońce i chciałem jakby się odwrócić trochę do tego słonka. Niemniej jednak to były już wszystkie pytania, które ja wybrałem, żeby odpowiedzieć i w zasadzie takie, które się nie powtarzały z tym, co było kiedyś już. Na zasadzie, że co mnie skłoniło do założenia kanału na YouTube i tak dalej. Ja już na to wszystko odpowiadałem, także tak jak mówię, link macie w początkowej fazie filmu, kiedy wam podsyłam. W opisie zresztą też go wam dam. I dzisiaj, czyli w dniu, kiedy ja odpowiadam na te pytania, mam dokładnie 218 subskrybentów. Ja za to wszystko chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, bo ja zakładając ten kanał i wiedząc, że tutaj będą na maksa pierdoły tak naprawdę, no może nie zawsze pierdoły, bo czasami gadam o czymś konkretnym, ale że ja będę się tutaj po prostu chciał dobrze bawić, gdzieś tam faktycznie pokazać się w tym internecie trochę od innej strony niż gry. Nie spodziewałem się, że w ogóle ja w ogóle dobiję do tej liczby 200, czy już teraz nawet ponad 200. Liczyłem, że będę miał te głupie 50, jakby... I spodziewałem się, że będą w większości moi znajomi, jakaś tam rodzina, która będzie sobie chciała śledzić to, co ja tam wrzucam, czy po prostu oglądała to dla beki. Jak przekroczyłem 100, to już byłem mega happy, bo to jest taka fajna liczba, jak na taki mały kanał dosyć.
Teraz przekraczam już 200 i jestem z tego naprawdę zadowolony. I tak naprawdę, gdyby nie te subskrypcje, to ja bym nie miał dla kogo tego tak naprawdę nagrywać. Nie miałbym po co, pewnie wrzucałbym film raz na pół roku, bo mi się akurat nudziło. A naprawdę te subskrypcje są motywacją dla mnie, bo przynajmniej wiem, że ktoś tutaj został ze względu na to, że zobaczył mój film. I to jest dla mnie takie naprawdę mega miłe, mega motywujące i czuję się w jakiś sposób naprawdę wyróżniony. Za co wielkie, serdeczne dziękuję. No cóż, także wydaje mi się, że już tutaj możemy... Kopnąłem stojak. Także wydaje mi się, że możemy tutaj skończyć już to już drugie Q&A. W zasadzie zbliżamy się za chwilę do trzeciego, bo tak jak mówiłem, co 100 będzie Q&A. Także przygotowujcie już sobie powoli jakieś pytania. No i co? Mam nadzieję, że wrzucę niedługo kolejny film. Nie chcę wam na razie mówić o czym, bo ja jakby trochę pracuję jeszcze nad nim. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Także wyczekujcie cierpliwie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Zostawcie po sobie łapkę w górę. Komentarz jeszcze również będzie, bardzo mi miło. A na tą chwilę bardzo serdecznie wam dziękuję i trzymajcie się. Na razie. Cześć.